Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i tym razem mała przerwa od rozmaitych wersji i mutacji naszego Q&A. Tym razem pomówimy sobie o filmie i mamy parę filmów, powiedzmy, do omówienia, bo no, ostatnio się pojawiło parę takich na streamingu, ale część jeszcze nie dotarło do Polski, bo te rzeczy Uniwersalu na przykład jeszcze nie dotarły, zdaje się. Onward chyba jeszcze nie ma w Polsce w żadnej wersji, nie w żadnym VOD, więc jeszcze będzie o czym mówić w każdym razie. No ale teraz mówimy może o tych produkcjach, które no już na, powiedzmy, już można obejrzeć sobie w domu. No i pomówimy o tej, która no, dużo bardziej niespodziewanie pojawiła się nagle na streamingu, nie? Bo już jakiś czas temu, w niedawnym bonusie zresztą, rozprawialiśmy sobie o tym, że no fajnie by było, jakby ten film został przełożony jeszcze, nie wiem, na lato na przykład, nie? Zresztą myślę, że to co mówili, że letnia premiera kinowa byłaby jeszcze spoko, bo by pasowało do tego filmu bardzo. No okazuje się, że nie. I oczywiście no, tutaj ani dystrybutor, ani nikt związany z filmem nie udziela oficjalnej informacji, czemu zdecydowano się na tę wcześniejszą premierę, ale myślę, że można się domyślać, że tutaj kwestie finansowe zaważyły, nie? Raz, że i tak sytuacja pewnie byłaby niepewna za jakiś tam czas, a po drugie, no kampania kosztuje i nawet gdyby chcieli poczekać do lata, podejrzewam, że no, kampania kosztowałaby naprawdę dużo, żeby znowu ten film wypromować od nowa, nie? Więc zdecydowano się na tę premierę na Netflixie. I z jednej strony trochę szkoda, no bo ja byłem ciekaw, jak ten film zostanie odebrany w kinach i chciałbym, żeby zarobił jak najlepiej. A z drugiej strony dobrze, no bo więcej osób pewnie sprawdzi go na Netflixie, nie da się ukryć. Zresztą sporo dyskusji już się na ten temat, na temat tego filmu toczy. I chciałbym zacząć od czegoś takiego nieoczywistego może. To znaczy, bardzo często w tych wszystkich recenzjach, wrażeniach, opiniach o tym filmie pojawia się coś takiego, że no, ale fajnie, że wyszedł, nie? I że wiele osób mówi albo, że wiesz, albo daje mu fory temu filmowi na zasadzie, że no, ale to pierwszy polski horror, więc spoko, nawet jeśli mają jakieś zarzuty, ale jest też ta grupa, druga grupa osób, która mówi coś w stylu, że nie można tutaj jakby traktować tego filmu ulgowo tylko dlatego, że to jest pierwszy slasher, nie? Że to zwykle to idzie w parze, nie wiem, z zarzutami, że jest otwórczy na przykład i że co z tego, że nie było w Polsce takich, kiedy były na świecie i nie, tutaj nie warto stosować, powiedzmy, takiego czynnika ogonącego. Więc zapytam was, jakie jest wasze zdanie w tym względzie? Czy samo to, że ten film wyszedł, już jest jakąś w Polsce, jest... Wyszedł w sensie ukazał się, tak? Ktoś go czy stworzył, że wyszedł... Okay. Że ktoś go stworzył, że ktoś stwierdził, że dobrze, zróbmy wreszcie jakiś porządny slasher, bo nie było. Czy to już jest jakiś, powiedzmy, argument za tym filmem? Samo to, że on istnieje, nie? Że w tych polskich warunkach powstał. Bo to jest... Bo myślę, że nie ma tutaj jednej uniwersalnej odpowiedzi, która będzie prawdziwa, ale jestem ciekaw, co myślicie. No jestem gdzieś po środku, to znaczy sam fakt, że po prostu film powstał, nie jest moim zdaniem żadnym argumentem za tym, żeby, nie wiem, lepiej go oceniać, czy żeby zwrócić na niego większą uwagę. No tylko, że w mojej ocenie, do czego pewnie przyjdziemy później, on dodatkowo też wyszedł, w sensie udał się. To znaczy uważam, że to jest oczywiście film nie pozbawiony wad, ale generalnie oceniam go pozytywnie, tak? Pozytywny jeżometr. I sam fakt, że no jest to pierwszy polski, na pewno głośny i udany film tego typu, bo no mówi się o tym, że horrory jakieś gdzieś tam były, ale no powiedzmy, o tym się mówi, tak? Jakby to jest film, który wydaje mi się ma szansę dotrzeć do tutaj szerszego grona widzów. Wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę i także... Także wiesz, z uwagi na to, że no to jest kino gatunkowe, które w Polsce tradycji nie ma, więc kiedy mamy pierwszy taki film, to wydaje mi się, że no jest to coś, co w jakimś sensie powinno chociaż zachęcić do sprawdzenia go, żeby no właśnie zobaczyć, jak polscy twórcy ugryźli koncept, no który, nie wiem, w Ameryce jest znany od dekad, tak? Co dodali nowego, czy może nic nie dodali? Ale sam fakt, że ktoś przenosi to na grunt tych naszych realiów, moim zdaniem jest ciekawe, jest co najmniej warte uwagi, no i właśnie, no nie musi sprawiać, że od razu będziemy lepiej ten film oceniać, stawiać mu wyższe oceny, ale wydaje mi się, że jeśli generalnie ktoś, no nie wiem, lubi śledzić kino polskie, to powinien po prostu chociaż zobaczyć, jak to wyszło i czy to faktycznie jest coś jakkolwiek nowego. Czy dla mnie samo to, że to jest właśnie pierwszy polski slasher, to nie było szczególnie ważne, bo jakby ten film naprawdę był gówniany, to by był pierwszym, który by go zjechał od stóp do głów, bo mam wielki sentyment do samego gatunku i jakby to był naprawdę zły film, no to niech sobie idzie tam, gdzie złe filmy umierają. To jest tylko właśnie uściśle, nie? Że też oczywiste jest, że gdyby wyszło totalne gówno, no to nawet bym nie zadała tego pytania, tylko byśmy tutaj ten film krytykowali. Bardziej mi chodzi o to, czy to jest jakaś, wiesz, dla ciebie na przykład jakiś czynnik łagodzący, albo coś, co wiesz, dodaje plusik na przykład do oceny, wiesz, ze względu na to, że no przeciera szlak w jakimś tam stopniu dla innych twórców. Znaczy nie szczególnie.
wiesz, bardziej dla mnie liczy to właśnie, że on się okazał dobry jako film po prostu. Znaczy, dobry, no, on nie jest jakiś szczególnie dobry, nie, ale jest po prostu okej filmem, żeby sobie obejrzeć, nie, i nie mam po tym czkawki, nie, że się okazał czymś złym. Ale samo to, że jest pierwszy, no to nie jest aż tak, wiesz, nie chcę tego, wiesz, brać w ten sposób, żeby to była jakaś okoliczność łagodząca, nie, że ten film może nie jest jakoś dobry, ale przez to, że jest pierwszy, no to może dajmy mu te fory, nie, patrzmy na niego łagodniej, ale to na pewno nie. Bo już mówię, to tak jakbym, wiesz, patrzył na ten film Zaraz utnę ci nos, zapomniałem zupełnie tytuł, który miał być pierwszym polskim, wiesz, torture porn. A, problem. Tak. Ja z tego pamiętam tylko tą jedną scenę. Jezu, to było takie żałosne. I na to też mógłbym spojrzeć, wiesz, o, Polacy próbują, przecież próbowali zrobić to torture porn, przecież też się odnoszą do tych zasad, które tam, wiesz, są, nie? No przecież było ucinanie nosa, nie? To... Właśnie, to problem był taki, że to nie było nic torture porn. No właśnie. Tutaj się liczy to, jak to zostało zrobione, nie? A w Lesie ci nie zaśnie nikt, to zostało to zrobione naprawdę, naprawdę okej. Okay. No bo właśnie ja mam trochę inne zdanie. Moim zdaniem to ja jestem w stanie właśnie więcej wybaczyć filmowi, który no musi właśnie jako pierwszy właśnie przetrzeć szlak dla innych, nie? No bo kurczę, no po pierwsze w ogóle nie jest łatwo zrobić film w Polsce, nie? To jakby osobna kwestia, ale szczególnie właśnie zrobić film, którego nikt w gatunku, którego nikt inny w ogóle nie tyka za bardzo. A jak już tyka, to w takiej formie bardzo arthouse'owej, nie? No bo w Polsce jak już ktoś robi horrory, to były takie bardzo metafizyczne, nie? I to pojedyncze, a te pojedyncze wyjątki właśnie jak Pora Mroku na przykład, no to historia wolałaby zapomnieć. Więc w momencie, w którym, wiesz, ktoś ma tę odwagę, żeby zabrać się jednak za gatunek, który tutaj u nas lokalnie nie był poruszany, i musi ten film teraz wypromować tak, żeby go no, masowa publika jednak, wiesz, obejrzała i była nim zainteresowana, no to jednak po pierwsze wymaga odwagi, a po drugie mam wrażenie, że też definiuje, może nie definiuje, ale w jakimś stopniu narzuca też podejście twórcy takiego filmu, bo widać, mam wrażenie, po W lesie dziś nie zaśnie nikt, że no, mieli twórcy tutaj taki zgryz, co zrobić, żeby ten film z jednej strony był trochę straszny, trochę śmieszny, ale żeby nie odjechał za bardzo, żeby ludzie, wiesz, nie byli kompletnie zdezorientowani, co oglądają. I przez to on jest właśnie taki, wydaje się, bardzo bezpieczny i taki w tym względzie, że wiesz, jeśli ktoś widział ileś tam slasherów z USA, no to nic go tutaj w zasadzie nie zaskoczy, nie? Poza, no nie wiem, jakimiś tam pojedynczymi scenami może. Ale generalnie samo wszystko jest tutaj mocno przewidywalne, wszystko widzieliśmy to już na dobrą sprawę, nie? Ale mam wrażenie, że no... Tylko, że z drugiej strony trudno mi krytykować coś takiego, kiedy wiem, że no... Pierwszy taki film, no musiał być taki, nie? No nikt nie zrobi teraz nagle, wiesz, zabawy konwencją w momencie, kiedy nie ma za bardzo czym się bawić tutaj na naszym polskim poletku, nie? Więc wydaje mi się, że pod tym względem trudno mi go właśnie oceniać inaczej. Ja też, bo ja właśnie po obejrzeniu tego filmu pomyślałem sobie, że kurczę, fajnie jakby dokręcili śrubę bardziej, nie? Mi się na przykład ostatnio oglądaliśmy Hatchet 2. Ja wolę takie podejście, gdzie jest tak... prosto do rzeczy, ale bardziej krwawo, bardziej agresywnie, bardziej brutalnie. Widać, że takie było z samego początku podejście, nie? Tutaj widać, żeby tak starali się play it safe trochę, żeby tutaj jak największa część publiki załapała, o co chodzi, załapała ten dowcip. Jeśli nie załapała go na początku, to przynajmniej w trakcie. I to sprawia, że pewnie nie będę tego filmu wracał zbyt często i pewnie o nim zapomnę, jakby o tym, co się działo w nim. Będę go bardziej znowu pamiętał jako ten, no, był ten jeden film kiedyś i on był naprawdę dobry. Więc to jest... specyficzna sytuacja, nie? Ja się tu trochę z tobą nie zgodzę w dwóch kwestiach. Znaczy, jedna jest taka, że jasne, może być ciężko promować coś nowego, ale z drugiej strony wydaje mi się, że hasło pierwsze polskie coś tam jest mimo wszystko też takim uniwersalnym chwytem. I sam fakt, że ten film promuje się jako pierwszy slasher, czy nawet pierwszy polski horror, wydaje mi się, że jednak ma tu sporo do ugrania. No bo hej, wielu ludzi może w ogóle nie ogląda horrorów, może w ogóle nie ogląda slasherów. Jak wiemy, polskie filmy generalnie cieszą się większą sympatią polskiej publiki, więc wydaje mi się, że oprócz takich ludzi jak my, którzy no, tych slasherów ileś w życiu widzieli i teraz podchodzą na zasadzie, hej, zobaczmy, jak, nie wiem, jak tutaj do tego typu tropów właśnie podejdą polscy twórcy, czy też po prostu twórcy czegoś nowego, co wychodzi teraz, sobie gdzieś tam to zestawimy z jakimiś klasykami gatunku, które mamy w pamięci, no to jest jedna grupa, ale wydaje mi się, że może być sporo osób, które no niekoniecznie zjadły zęby na slasherach i dla których fakt, że no teraz Polacy zrobili coś takiego, no będzie jednak jakimś tam magnesem. Co z kolei wiąże się trochę z tym bezpiecznym podejściem, bo wydaje mi się, że mimo, wiesz, mówisz, że ten film jest taki bezpieczne, a i tak mam wrażenie, że wielu osobom trochę
to, co zamierzenia twórców, powiedzmy, przeleciały nad głową. W sensie nie to, że nie zrozumieli filmu, bo to nie jest film skomplikowany, że to możesz nie załapać, o co chodzi, ale wydaje mi się, że wiele celowych zabiegów ludzie odbierali jako niekoniecznie celowych i oceniali je nie do końca w tym kluczu, w którym one były tworzone, jeśli wiesz, co mam na myśli. No, a na końcu powiem tylko tyle, że mnie się ten film podobał bardziej niż Hatchet. Właśnie, no kurczę, no Hatchet jest taki w ogóle niezniuansowany, jasne, jest taką fajną zabawą, że jak już potrzebujesz tego filmu, który włączysz o 4 nad ranem, żeby po prostu popatrzeć na te widowiskowe sceny śmierci, to jasne, jest fajna rzecz. Ale właśnie ten polski horror, no moim zdaniem właśnie ma w sobie więcej niuansów, ma w sobie dużo większe to zaplecze estetyczne, zarówno jeśli chodzi o zdjęcia, jeśli chodzi o muzykę. Ma w sobie dużo więcej takiego humoru, gdzie no śmiejesz się razem z bohaterami. No bo kurczę, w Hatchet wszyscy są niesamowicie irytujący. I tak, ja wiem, że na tym polega dowcip, ale jednak większą sympatię czuję na przykład do postaci z filmu W lesie nikt nie zaśnie, no tak, w lesie tam... nie zaśnie nikt, tak? Nie, no wiesz, to też pokazuje... No mówisz. To też właśnie pokazuje, jaka jest ta kultura sama gatunku, nie? Tam Hatchet to już jest któraś woda po kisielu, tam już muszą kombinować, wiesz, muszą żeby... Muszą się specjalizować tam już, tak. A u nas, wiesz, to jest sam początek, więc oni się odnoszą do tych najprostszych tropów, nie? I z tego składają film praktycznie cały. Tutaj zresztą widać, jak są te sceny gore, gdzie tam, wiesz, ktoś zostaje rozpołowiony jakimś tasakiem czy czymś, gdzieś się jakieś flaki wylewają, to już jest takie wow, ale podkręciliśmy ślubę, nie? Jak, wiesz, jak szczerze, początkowo ostro, nie? Tego nie ma, prawda? Tak, te pierwsze sceny mamy, albo jedną mamy uciętą za kadrem, jedną mamy ten worek tam obijany od drzewa, czy tam śpiwór, no nie? I powiem wam, że ja długo myślałam, że ten film w ogóle nie będzie pokazywał gore, więc jak ono potem już weszło trochę... Nie widziałeś placu zabaw? Nie. Nie widziałam. Dodam, że właśnie w momencie, jak ten film już idzie trochę dalej, to ja i tak byłam taka mile zaskoczona, bo się bałam, że w ogóle tego tutaj nie będzie, nie? Nie, no wydaje mi się, że... Każdy, kto widział plac zabaw, wiedział, że musi po prostu poczekać trochę i dostanie dawkę tego. Znaczy właśnie ten Hatchet przywołałem właśnie na myśl, właśnie, że to jest dobre, to dobrze ilustruje właśnie na jakim etapie tutaj są polscy twórcy, na jakim etapie są ci z USA, gdzie właśnie tam już było tyle tych slasherów, że jeśli robisz coś dzisiaj w tym gatunku, to albo robisz jakąś parodię, albo pastisz, albo musisz zrobić coś takiego konkretnego, co się wyróżni, nie? I można zrobić to troszkę bardziej poważnie na przykład, jak to Halloween na przykład ostatnie, skupić się na bohaterach, a nie na mordercy na przykład. A można zrobić tak jak w Hatchecie, że po prostu jedziemy po bandzie, bohaterowie i tak zginą, więc zróbmy ich najbardziej irytującymi, żebyś się dobrze czuł z tym, że giną. I tak dalej, nie? Widać, że tutaj z kolei w tym polskim filmie jakby wszystko jest... zrobione tak właśnie, żeby to było być może taki punkt wejścia dla wielu osób, nie? Być może wiele osób nie widziało tego typu filmów, bo no wiadomo, że no, w tym momencie slasher no, nie jest jakoś super popularny, może właśnie poza wspomnianym Halloween czy jakimiś tam pojedynczymi wyjątkami, ale może ktoś po prostu obejrzy to i stwierdzi, kurczę, to było zabawne i straszne lub... Może się zorientuję, że lubi filmy, które są krwawe, ale w taki przerysowany sposób, nie? Bo wiem, że jest sporo osób, które na przykład nie lubią gore, jak jest na serio, ale jak już jest zabawne, no to już wszystko jest okej. Okay. No, bo to się inaczej odbiera, nie? Ten film w ogóle jest tak idealnie skrojny po to, żeby w kimś właśnie wzbudzić taką gatunkową fascynację, nie? Że ktoś zobaczy, że ej, ty wiesz, te sceny mordest, to ganianie się po lasach, te wszystkie wyskakujące strachy gdzieś tam, nie? Ten jumpscary i nagle, wiesz, pomyśli, no muszę dalej zacząć grzebać w tym, nie? Muszę dalej poznawać ten gatunek, nie? I akurat ten film jest idealnie wycelowany w takiego widza, nie? Który łaknie więcej wiedzy, więcej tego samego podobnego, nie? No, tego samego, bo to jest slashery, więc to jest zawsze to samo, ale no, tutaj są odhaczone idealnie właśnie wszystkie te punkty zapalne, które mają, wiesz, pokazać ci, czym jest ten gatunek dokładnie, nie? I trochę też widać w recenzjach, jak niektórzy recenzenci, którzy nie są związani z gatunkiem, niektórzy koło niego gdzieś tam kiedyś przylecieli, bo to wiadomo, że to trzeba złapać baksyla w pewnym momencie, bo jak nie złapiesz tego, nie, to ten gatunek ogólnie daleko koło ciebie przejdzie, nie? Możesz lubić horrory, a możesz w ogóle nie oglądać slasherów, nie? Bo to jest cholernie specyficzny gatunek. I widać w recenzjach, nie? Że wiesz, ktoś tam szuka, że jakieś błędy logiczne, że gdzie ten człowiek, jak tutaj był, gdzie, jak on się mógł później tam pojawić, nie? Co jest takim, wiesz, to jest takim typowym zabiegiem ze slashera, nie? Jak w tym konfesjonale, nie? Już widziałem w tylu recenzjach to, jak on mógł z tego konfesjonału, wiesz, jak on uciekł. Ja mówię, to jest nieważne. W każdym slasherze się nagle pojawia ten bohater, wiesz, który wydawało ci się, że zginął w połowie filmu, ale on jednak żyje. Ale my to wiemy, nie? To się teleportuje, tak? Tak, ale wiesz, my to wiemy, nie? Tak, albo jak ten listonosz uciekł, przecież oni go wciągnęli, nie? A on później jest, wiesz, tylko nogi straci. No to jest zupełnie nieważne, nie? To sobie musisz dopowiedzieć, to jest część
tego, wiesz, tych zasad gatunkowych, nie? I widać, jak się po prostu ten gust i te wiesz, podejście do tego typu kina rozjeżdża, nie? Różnym typom odbiorców. Tak, to, że jest przerysowany, że dlaczego bohaterowie są przerysowani, prawda? Że mamy stereotypowego, nie wiem, księdza, stereotypowego, nie wiem, geja i tak dalej. Nie, jest aż taki stereotypowy. Tak, stereotypowego nerda, no nie? I wiesz, dlaczego na przykład właśnie ten Julek, on powtarza rzeczy tam, nie wiem, wiecie, odniesienia z popkultury i tak dalej. No kurczę, to jest, no to jest jakiś pewnego sposób już tak klasyczny trop, no wiesz. No ja miałem na grupie niedawno wymianę zdań właśnie z jednym z użytkowników, któremu nie podobały się bardzo te takie bardzo też bezpośrednie i mało subtelne tutaj elementy typu właśnie ten ksiądz, który jest tym psychopatą. Tak, bo powinni wszyscy obrywać porówno i dlaczego najbardziej uprzywilejowana grupa obrywa, a najmniej uprzywilejowana nie. Tak, czemu masz tych najbardziej idiotyczna rozmowa. I tak dalej. I wiesz, i to też, to już pomijając jakby jak to dzisiaj funkcjonuje, ale to też, wiesz, te walenie w konserwatyzm i w te w takie tradycyjne, rodzinne wartości, to też jest domena slasherów od samego początku, nie? No bo przecież one powstawały w epoce Reagana, że ci twórcy, w zasadzie jedyne co robili, to krytykowali absolutnie wszystko, co się działo wówczas w USA, nie? Ten model takiej rodziny, który kompletnie nie działał. Ale wszystkie rodziny białą Amerykę w ładnych domkach, nie? Na przykład tak, ale wszystkie te horrory z lat 60-tych, 70-tych już, nie? To jest rozbicie tej rodziny nuklearnej, nie? No. Czy to u Polańskiego, czy u Cronenberga. Wszystkie wczesne filmy Cronenberga, nie? To jest taki rozpad rodziny dosłowny, bo tam się cieleśnie rozpadają wszyscy, nie? Więc wiesz, to, że mamy tutaj w jakimś stopniu przełożenie, powiedzmy, tej niechęci części społeczeństwa na przykład do księży w związku z wieloma tutaj różnymi rzeczami, które duchowieństwo ma na sumieniu, właśnie w postaci tego przerysowanego księdza, to też jest coś, co się tak kojarzy ze straszerami, nie? Że bierzesz jakiś taki realny, może nawet nie tyle problem, ale jakiś realny temat do dyskusji i przenosisz to na ten taki język eksploatacji, który jest, no, ma być dosłowny i dobitny, nie? Bo... No bo tym się charakteryzuje. Plus, wiesz, z drugiej strony ksiądz się po prostu może pojebem okazać też. Ale też, wiecie, wydaje mi się, że warto zauważyć, że no to kino takie trochę niszowe, no ono z reguły staje jednak po stronie tych grup mniej uprzywilejowanych, tak? I wydaje mi się, że w obecnej sytuacji politycznej, czy generalnie społecznej, jaką mamy w Polsce, fakt, że wiecie, że właśnie twórca horroru, twórca kina gatunkowego będzie uderzał w tę grupę, której tak naprawdę nic nie zaszkodzi, to... Wydaje mi się, że tu trzeba bardzo mało zrozumienia dla kultury, żeby się tego akurat czepiać, no. Szczególnie, że wiesz, slashery zawsze jednak były robione dla tej młodej publiki, która, no umówmy się, z tymi wartościami i autorytetami wyznawanymi przez rodziców, no niewiele miała wspólnego, nie? I to też widać też i po tym filmie. Tak, no generalnie mam wrażenie, że zarzuty wysuwane wobec tego filmu, oprócz tych grupy tych sensownych, jest jeszcze ta grupa takich, wiecie, skrajnie absurdalnych, gdzie na przykład, nie wiem, ludzie czepiają się, że jest scena seksu, która no jest nagle, tak? No ci bohaterowie, czemu no, tak późno się w ogóle, znają, nie? Czy coś. Jakby, no ja nie wiem, czy byście nigdy nie widzieli żadnego slashera, no właśnie, jak sobie przypomnimy na przykład choćby koncept Piątku 13, tak? Gdzie jakby cała ta intryga, że tak powiem, no wywodzi się z tego, że mamy tych młodych, nieodpowiedzialnych ludzi, którzy będąc na tym obozie, w oderwaniu od starszych, w oderwaniu od tego tych kajdanów społecznych, tak, mimo że to tam już mowa o tych opiekunach obozu, prawda? No to, że oni pierwsze co robią, to uprawiają seks i dochodzi do nieszczęść w związku z tym, no to... No ludzie, czego wy chcecie od tego filmu? Ja w ogóle też lubię ten motyw, tak jak wspomniałem, nie? No te slashery bardzo często kontestowały to, co rodzice mówili, to co rodzice mówili, uznawali za ważne. No tak tutaj w tym filmie mamy tą bekę z tego przeświadczenia, że technologia jest zła, tylko bieganie po lesie to jest zdrowe, to wam dobrze zrobi, no i to nie robi. Ostatecznie, nie? Chociaż... To jest, to może nie, to później przejdziemy sobie do może ewentualnych jeszcze zarzutów. Czy jeszcze coś w temacie tego, co zrobiono dobrze? Charakteryzacja. Ja w ogóle byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak... spoilerujemy, prawda? Mhm. Jak wygląda nasza dwójka potworów. No po prostu takie fajne kupy mięsa. powiem wam, nie no, autentycznie powiem wam, że to jest coś, czego się nie spodziewałam. To jest jakby jeszcze poziom wyżej do tych wszystkich, wiecie, właśnie Jasonów, Hatchetów i tak dalej. I kurczę, no wyglądali niesamowicie. I w ogóle to strasznie fajnie ten film wyglądał, strasznie fajnie ten film brzmiał. I to może będzie kontrowersyjna opinia, ale moim zdaniem to jest film dobrze zagrany. I nie tak rozumiem, czemu ludzie nienawidzą Julii Wieniawy, jakby w niczym innym jej nie widziałam. Może jej poprzednie role były słabe, nie wiem, ale no w tym filmie wypada dobrze i robi dokładnie to, co w tym filmie powinna robić.
No, ja widziałem jeszcze właśnie w Kobietach Mafii, nie? I ona była tam fantastyczna, bo ona grała taką właśnie rozpieszczoną córkę gangstera i, no nie wiem, zagrała to fantastycznie. Myślałem, wiesz, że to taki przypadek na zasadzie, że no okej, okay, gra tę jedną rolę, umie i tyle, ale no w tym filmie też była bardzo dobra. No, była taką typową final girl, tylko że... I dawała radę, no. No, i znaczy, widać, że się starała, była wiarygodna, się starała bardzo. Przede wszystkim, nie? No. Że próbowała, żeby to wyglądało sensownie i było całkiem okej. Okay. Nic do zarzucenia akurat. Ja w ogóle mam wrażenie, że ten film jest zrobiony aż za dobrze, w sensie, że on jest świetny realizacyjnie, nie? Muzyka jest fantastyczna. Jakby widać, że faktycznie stał za tym sensowny kompozytor, a nie wiesz, niż ktoś z łapanki, tak jak to bywało bardzo często przy tych slasherach z lat tam 80-tych, 70-tych. I to czuć. I czuć te nawiązania do klasyki, tak. I czuć coś nowego. Widać, że to też nie był projekt, wiesz, który Dembski wziął po prostu z szuflady i dobra, macie, tutaj odsprzedam tanio. Tylko było napisane faktycznie pod ten film, bo było widać właśnie masę nawiązań do tych motywów muzycznych z różnych slasherów, nie? Ale muzyka właśnie, zdjęcia są super. Sporo jest naprawdę takich pomysłowych ujęć, nie? To jak... Co też nie jest często domeną mimo wszystko gatunku, nie? No bo mówmy się, slashery to były te filmy, o których się uczono dopiero robić filmy, a tutaj widać, że wziął się za to ktoś, kto już umie to robić, nie? I wie, gdzie ma skierować kamerę, żeby wywołać odpowiedni efekt. I wiesz, to jest coś, co z jednej strony robi wrażenie, że faktycznie ten film wygląda tak dobrze, a z drugiej strony trochę się to kłóci jednak z tym, wiesz, z tym klimatem, który próbowano tutaj wywołać, nie? Że robimy taki slasher, taki bardzo tutaj, taki w stylu tych starych, tych pierwszych slasherów, tych oryginalnych, tylko że tamte filmy zawsze wyglądały jak gówno, nie? No bo wiadomo, były kręcone po prostu tanim sprzętem, na taniej taśmie i to zawsze im dodawało jednak takiego specyficznego uroku, nie? No do dzisiaj, nie wiem, Teksańska Masakra oryginalna się nie zastarzała nic przez to, jak wygląda, że wygląda jak film po prostu nakręcony telefonem. Ale w ogóle wiesz, ten typ kina slasherowego z tymi dzieciakami na obozie to jest jednak inny niż to, co robił na przykład Carpenter w Halloween, czy właśnie to, co robił Top Hooper, nie? Że one jednak miały wyglądać jak coś takiego po prostu zrobionego, wiesz, no śmieciowo. One wyglądają śmieciowo, nie? I to był ich urok, a tutaj no, to zapowiada ci inny film trochę, nie? Jak już, wiesz, widzisz, jak on wygląda od samego początku, jak ta akcja się rozwija i nagle jak się zaczynają dziać te rzeczy typowo slasherowe, nie? To jest taki, wiesz, zderzenie, wiesz, dwóch tych kultur, nie? Że widzisz, że ten film wygląda za dobrze na to, co się dzieje na ekranie. No, nie? Ale też z drugiej strony nie wolno tego też za zarzut, to bardziej obserwacja po prostu, nie? No bo często jest tak, że jak twórca chce zrobić coś, co wygląda źle, to nie trafia w ten taki sweet spot, kiedy to jeszcze jest wiarygodne, nie? Tak jak masz różnicę między Machete a Machete Kills, nie? Gdzie ten drugi film już wygląda jak zrobiony kompletnie na siłę. Więc może i dobrze, nie? No, miło zobaczyć slasher w starym stylu, który wygląda jak coś zrobionego za dużo większe pieniądze. No i sceny gore są super, nie? Jakby to o czym już napomknęliśmy, ale ja byłem z krwawości scen zadowolony. Szczególnie, że właśnie slashery też mają długą historię jednak, szczególnie te piątki 13, właśnie wycinania tych najlepszych scen, nie? Jakby potem dopiero w dodatkach się ogląda tutaj scena wycięta, która jest na przykład super, bo pokazuje, jak tam Jason rozwala kogoś, nie wiem, piłą mechaniczną czy coś takiego, a w filmie zostaje ci tylko bryzgnięcie krwią na drzewo czy coś takiego, nie? Tu miło, dobrze, że żyjemy teraz w tych czasach, że jak ktoś kręci slasher, to może pokazać absolutnie wszystko i nikomu to nie przeszkadza, nie? I tutaj myślę, że zrobili użytek. Też wiedzieli, kiedy coś pokazać, a kiedy czegoś nie pokazywać. Nie? Kiedy to lepiej działa. No tak, dokładnie. Chciałem właśnie o tym powiedzieć, nie? Że masz na przykład tą scenę na łóżku, jak ona go tam, wiesz, tą maczetem ciacha i masz pokazane od spodu, nie? Jak to się przebija, jak tak coraz więcej krwi wypływa i coraz bardziej łóżko jest rozrywane od spodu, nie? I to jest takie fajne ukrycie tego, że wiesz, że nie możesz pokazać dokładnie wszystkiego z chirurgiczną precyzją, ale możesz sobie tyle dopowiedzieć, że wiesz, co tam się odpieprzyło właśnie, nie? Dokładnie. I to jest takie fantastyczne właśnie zrozumienie tego, jak ten gatunek działa, nie? Jakie on ma zasady. No, generalnie wydaje mi się, że fajny jest balans różnych nastrojów, powiedzmy, różnych klimatów w tym filmie, no bo mamy sceny straszne, przy czym no nie jumpscary, ale bardziej takie napięcie, powiedziałabym. Tam jest dużo takich scen, że no wiemy, że mamy bohaterów w pobliżu tutaj jednego z potworów i nie wiemy, czy on wejdzie, czy nie wejdzie, czy ich złapie, czy nie złapie, jak tam próbujemy uciekać. Jest takie fajne napięcie, kiedy można się trochę podenerwować, zwłaszcza, że no wydaje mi się, że jednak część tych bohaterów przynajmniej będziemy lubić, będziemy im kibicować, żeby jak najdłużej przetrwali. Mamy te sceny humorystyczne, które wydaje mi się, że w większości siadają, to znaczy miałam czasem wrażenie, że jakiś tam dowcip był trochę przeciągnięty, ale generalnie większość była okej. Okay. No i mamy te takie, mamy te sceny, powiedzmy właśnie, które są próbą jakiegoś tam
takiego poważniejszego komentarza. I tutaj mam tylko trochę pewien niedosyt, bo wydaje mi się, że niektóre właśnie wątki za szybko znikają i można jeszcze było je tam trochę pociągnąć. No właśnie, to jest coś, co jest jednocześnie dla mnie i zarzutem, ale też trochę świadczy na korzyść tego filmu. Znaczy, że mamy w tym filmie masę jakichś takich postaci, albo jakichś scenek, albo jakichś właśnie wątków, które są wrzucone tutaj tylko po to, żeby troszkę ubarwić ten film, żeby nie było zbyt nudno, żeby dana postać zapadła nam jakoś w pamięć, a żeby nie była anonimowa. Tylko że to w większości jest na tyle dobre, że chcesz tego więcej, tak, nie? Jak się Mets Waldowski pojawia na początku, który tak, sobie myśli, że kurczę, nie do końca telefony. Filmu, ale nie. Tak, i myślisz, że jeszcze dalej będzie ta koncepcja tego obozu gdzieś tam pociągnięta, ale w sumie nie. W sumie to jest bardziej po to, żeby zabrać bohaterem telefony, niż po cokolwiek innego tak naprawdę, nie? Tak, masz ten motyw właśnie z tym księdzem, nie? Ja bym totalnie widział tego księdza przez pół filmu przynajmniej. Mógł być tym jakimś takim, wiesz, drugoplanowym antagonistą w ogóle, który dostaje na koniec dopiero, no wiesz, to na co zasłużył i to bym, wydaje mi się, naprawdę dawał jeszcze większą satysfakcję. On tak był kreowany, wiesz. No. To tak było kreowane, nie? Żeby zmylić uwagę widza. I w ogóle powiem wam, że ja strasznie lubię, odkąd Piotr Cyrwus gra tych wszystkich dupków w filmach, w krótkometrażówkach, w reklamach i tak dalej. I wow, mega się cieszę, że ma taką karierę po klanie. Ale szkoda, że, tak. Wiesz, że tak późno zaczął grać te postacie. Jeszcze, jego hej jest tak, kurczę. Piękne. No. Ja myślę, że jeszcze, wiesz, jeszcze dużo przed nim lat grania. Jeszcze dużo ale... ciekawy król, myślę, tak. Przed nim, nie? Ale ktoś... super po prostu wypada. Tu w Hejterze ma też taką małą rulkę, też takiego sukinsyna. On ma taką twarz, nie? Która od razu pokazuje, że z nim jest coś nie tak. Coś tam brodę coś zapuścił. Tam się kryje niedobrego. Tak. Jeszcze nie jeszcze powinien brodę zapuścić, nie? Wiesz, Cyrwus z brodą to już by w ogóle było... O. No właśnie i tak jak wspomniałem, są te takie elementy. Na przykład też ci bohaterowie, oni tak na początku się wydają tacy bardzo stereotypowi, a później się okazuje, że no tak nie do końca. Ale też właśnie szkoda, że nie rozwinięto tego troszkę bardziej mimo wszystko. Tak, nie? Albo na przykład, że odpuszczono sobie część postaci, ale powiedzmy rozwinięto, nie wiem, dwie czy trzy jeszcze poza z tymi bohaterami jest taki problem, że każdy z nich ma taki trochę nadgryziony wątek, no który siłą rzeczy do niczego nie prowadzi, bo bohater umiera, prawda? Mamy na przykład postać tego geja, który mówi, że tam nie może się przyznać ojcu bodajże, który no tak śmieszkuje, żeby po prostu tutaj po prostu maskować pewne rzeczy, tak? Mamy tego sportowca, który udaje pewnego siebie, a potem się okazuje, że nawet taki skromny, nieśmiały chłopak i tak dalej, no też jakby wiadomo, nigdzie dalej nie pójdzie z tym, prawda? No mamy tę dziewczynę właśnie, którą tam ludzie pochopnie oceniają, że tam puszczal i tak dalej. I no wiadomo, to też jakby wszystkie te wątki się urywają, nawet właśnie wątki tych postaci, które gdzieś tam zostają z nami najdłużej, tak? No Julek już nie pojedzie do Korei. Ale właśnie to jest też ten motyw, o którym wspomniałeś, że w tego typu filmie, no dobrze jest, jak jednak polubisz tych bohaterów, nie? To jednak jest zupełnie inny film niż Hatchet, gdzie masz ich nie lubić. Tutaj masz ich lubić, żeby ci zależało na tym, czy przeżyją, bo to też wpływa właśnie na to napięcie, jakie tak, film próbuje budować, nie? No jednak, byś miała w dupie tego Julka, no to by było wszystko jedno, nie? Czekała, aż po prostu przyjdzie Julek ktoś i go zamorduje. Ma taką piękną scenę, jak umiera, tam wiecie, łzy w oczach stają, nie? Mimo, że jeszcze przed chwilą było śmiesznie. Tak, no i właśnie pod tym względem wydaje mi się, że naprawdę fajnie tutaj gra na tym nastrojem. Tam nam reżyser tłumaczył, że to było największe wyzwanie, nie? Że co by tu zrobić, żeby z jednej strony było śmiesznie, ale żeby też i tak, że faktycznie... się bał, czy nie przegiął. Tak. Ale nie, dobrze było. Tak, tylko był rozczarowany tym, że publika się nie śmiała, jak Julek umierał. W ogóle, jak można tak powiedzieć w ogóle? To jest serce zupełnie. Jeszcze lepsza robota była na przykład przy Anieli, która jest tą postacią, którą zazwyczaj no, nie lubisz, bo ona jest, wiesz, ma być tą dziewczyną, wiesz, tą zdzirowatą taką, nie, która od razu z kimś uprawia seks i od razu ginie, a tutaj ona była, wiesz, całkiem miłą dziewczyną, która, wiesz, tam szukała swojego miejsca w świecie i nagle zostało to przerwane, nie, fantastyczną sceną, to jest moja chyba ulubiona scena gory, jak, wiesz, tam rurą dostaje, nie, to mówię, fuck. A w tym momencie już, wiesz, jak ona rozmawiała z tym gejem, mówię, jaka fajna relacja się między nimi, ten. I zupełnie zapomniałem wtedy, że, wiesz, o cholera, zaraz się coś odwali. Nie? Tak, zupełnie zapomniałem. Mówię, ale fajnie, nie? Te postacie się poznają. Coś o nich wiem więcej i nagle jeb. Nie? Mówię, o dobra, to jest slasher. Nie? Fajnie, rozumiem. To reżyser wygrywa tym, nie? Zdarza się w slasherach, że nie wiem, że szczególnie w tych ostatnich, że ucieka ktoś, uchodzi z życiem ktoś więcej niż tylko ostatnia dziewczyna i trochę do końca liczyłem na to, że się uda. Bo jednak Julek był tą osobą, która jako jedyna wiedziała, co się dzieje tutaj dookoła i że pewnie widziała, jako jedyna widziała jakiś horror. Bohatersko się poświęcił. Tak, ale się poświęcił bohatersko. No tam był to jeszcze w ogóle a propos tych ostatnich scen, jeszcze był ten genialny motyw z szukaniem dłoni do telefonu odciętej. Coś, co... Chciałbym więcej takich rzeczy mimo wszystko zobaczyć. Czy jeszcze coś a propos zalet, czy możemy przejść do ponarzekania na jakieś rzeczy?
No, znaczy nie, ja nie oglądałam żadnego zwiastuna do tego filmu wcześniej, więc może dlatego, ale przyjemnie mnie zaskoczyło, jak się okazało, że jest dwóch morderców, bo to nie jest z czego się w sumie spodziewałam. Chyba nie było tego zwiastunu, nie wiem. Nie wiem, może było, może nie było. W sensie, jeśli ktoś będzie mówił, że nie był zaskoczony, no to spoko. No ja byłam, przyznam szczerze, bo to jest coś, czego się nie spodziewałam. No ja też. A to chyba też takie rzadko spotykane. Znaczy, jest ten motyw, znaczy to nie jest pierwszy film, gdzie widz myśli, że był jeden morderca, okazuje się, że było dwóch, ale chyba pierwszy taki, że tak powiem, z potworem, gdzie nagle się okazuje, że mamy dwa potwory. No, bo jak już były, znaczy były już filmy o całych rodzinach tych mutantów dziwnych, nie? Typu właśnie Wrong Turn czy Wzgórza Mają Oczy, gdzie jakby to w zasadzie była jeden z tych fajnych elementów charakterystycznych, że tam nie było jednego wyspecjalizowanego mordercy, tylko cała rodzinka. I tutaj okazuje się w którymś momencie, że no to jest też takie nawiązanie bardzo ładne, że tutaj panowie obaj całkiem nieźle się dogadywali. Bracia Golec, jak to Radek napisał. No, to są totalnie najdziwniejsza biografia braci Golec, jaką widziałem. No, ale też to też nie było ukryte, nie, bo już miałeś od początku, miałeś prosto w twarz, nie, że te wszystkie zdjęcia, gdzie jest tych dwóch bliźniaków, tak. Nie, tak, już wiesz, co się kroi, nie? No, ale wiesz, myślisz, że nie wiem, jeden umarł, drugi zwariował, czy albo coś, zmutowali w jedną osobę. No, ja tak. Myślałem, wiesz, ja w którymś momencie myślałem, że jeszcze, wiesz, ta zmutowana matka wyskoczy, bo to zawsze jest ten moment, nie, i mówię, to by było dopiero, nie, ona też w tych bąblach, tym wszystkim. No. Ja myślałem, że właśnie, że na koniec, wiesz, ja myślałem, że ona na przykład pozbiera tego syna, wiesz, z drogi, nie? I będzie później matka z tym synem. To by było takie mocno slasherowe, nie? No, to mi się akurat podobało. Zresztą ci mordercy byli naprawdę, naprawdę spoko, nie? I budzili grozę, nie? W ogóle tak, uwielbiam ten motyw, że to jest takie mega polskie, że po prostu matka widzi, że coś jest nie tak z tymi synami, to nikomu nic nie powie, wiesz, nie będzie poprosi, gotować ziemniaki pomoc. Dalej dla nich. Nie, ich do piwnicy, dadzą syna, ja to będę im dawać jelenie. I... Ale co cudowne było, jak ten listonosz stamtąd uciekł i zamieszkał, wiesz, kawałek dalej, bez nóg, po prostu z metalowymi nogami tam siedział, nie? Też nikomu nie powiedział. Tylko tam doszedł, jakby dalej nie doszedł. Tak. Nikomu nie powiedział, siedział z tą bronią i czekał, aż oni przyjdą po niego, nie? Ile tam lat minęło od momentu, kiedy on tam wpadnie? Jest 30 lat, nie? No. Zabawne jest to, że mamy w tym filmie właśnie Izdrojewicza i Luboszenkę i grają tutaj w tym ciekawym filmie, jakimś tam pokazującym coś nowego. Obaj mają te takie naprawdę fajne role, nie? To nie są duże role, ale obaj się mogą pobawić trochę. Szczególnie no Luboszenka, ten policjant, który ma ten monolog nagle, który jest tak z dupy po prostu i jest cudowny. A później oglądamy w tym futrze z Misia i widzisz, jak po prostu umierają tam na planie, po prostu, wiesz, w czasie rzeczywistym. Jeden dla siebie, jeden dla innych. Był jednym z twórców tego filmu, to on tam chyba... był scenarzystą, jeden ze scenarzystów. Dostał pewnie po znajomości, żeby kasę dostać od reszty producentów. Może dośmieszał scenariusz. No, mam nadzieję, że Kiri było jego. Jak już mówiłem o tej technologii, tutaj się kryje taki mój główny zarzut do tego filmu, że nie zrobiono coś więcej z tym motywem właśnie, wiesz, obozu, nietechnologicznego. Nie? Tak, że wiesz, że masz ten motyw z tym, że no, dzieciaki macie oddać telefony i teraz radźcie sobie w głuszy, bo tutaj według nas, boomerów, to jest zdrowe i dobrze wam zrobi. I byłoby fajnie, gdyby się okazało, że na przykład faktycznie technologia ratuje dzieciaki. W sensie, ratuje! Nie, że sama z siebie, ale że jakby... No tak, tylko że to jest wciąż takie dosyć przypadkowe. Ten telefon pada w którymś momencie, więc z tego. Ale mam wrażenie, że można by pociągnąć, zrobić tutaj właśnie coś ciekawego powiedzieć. Bo ten wątek, no właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej, że w sumie kończy się na tym, że odbieramy im telefony i tyle. I później jest... Żeby ich nie mieli, tak. Tak, i później jeszcze trwa ten poszukiwanie tego jednego telefonu, nie? I jasne, to w jakimś stopniu wybrzmiewa też to, że jednak ten telefon jest tą ostatnią deską ratunku w tej głuszy. No ale wydaje mi się, że można by coś więcej z tym zrobić. Także myślę, że wiesz, że oni musieli nawet robić tego, że oni im zabierają tę technologię, że to jest obóz bez technologii, nie trzeba było tak zaznaczać. Po prostu mogliby, wiesz, wyjść z tymi telefonami i by się okazało, że wiesz, popadały im albo coś takiego, nie? To też by było mocno to technologiczne, aby... No, a nie trzeba było, wiesz, aż tak zaznaczać, nie, że to jest antytechnologiczny obóz, a później porzucać ten wątek, bo to trochę, wiesz, tak jakby to tylko na plakat miało być i na zwiastuny, nie? No to taki pomysł, który po prostu tam gdzieś utonął pod masą innych pomysłów, które się w tym filmie pojawiają, nie? No i czy jeszcze coś? Jest... Znaczy, to już wspominaliśmy wcześniej, nie? Że jest ten właśnie... parę jest takich nadgryzionych troszkę wątków, które masz wrażenie, że też się znalazły tutaj tylko po to, żeby coś dodać, ale nikt nie idzie z tym dalej, nie?
Tak, tutaj trochę widać taką fragmentaryczność, nie? Że niektóre rzeczy są dodane tylko po to, że nagle scenarzysta miał pomysł na fajną scenę, nie? Która też z innymi tak średnio współgra później, nie? Tak, na przykład ta cała sekwencja w kościele, ona mogła być według mnie dużo, dużo ciekawsza. Ona też się za szybko kończy, tak jak zresztą mówiliśmy, że ten ksiądz za szybko odpada, nie? Że był kreowany jako ciekawsza postać, mogło się z nim coś więcej dziać, nie? Tutaj nagle zostaje to ucięte. No to jest slasherowe, ale szkoda potencjału, jaki za tym stał, nie? I to też był taki wątek, jakby właśnie to był taki składak scen momentami, nie? Które tylko no nie są tak płynne ze sobą, spójnie ze sobą powiązane, nie? No albo masz ten wątek, nie wiem, właśnie z tą traumą, którą ma ta nasza główna bohaterka, związaną z tym wypadkiem i... To nie ma związku z czymkolwiek, prawda? I to jest takie na zasadzie, że bo ona dużo przeszła i... Tak, ale z reguły wydaje mi się, że mamy tak, że jeśli buduje się bohaterowi jakąś taką traumę, to po to, żeby on, nie wiem, później na przykład w finale mógł ją, nie wiem... Pokonać. Tak, na przykład, nie, albo bohater w wyniku jakiejś traumy, nie wiem, boi się czegoś, tak? Przypuśćmy, nie wiem, tak jak był wypadek, no to nie wiem, boi się ognia, samochodów, czegokolwiek, nie? I później na końcu, żeby, nie wiem, pokonać potwora, czy cokolwiek, nie wiem, uciec skądś, to musi jakoś, nie wiem, przełamać jakiś swój lęk, czy cokolwiek, tak? Że jeśli mamy jakiś wątek, no to że on ma jakiś tam swój finał, tak? No a tutaj, no, jasne, wiemy może, czemu ona jest taka dosyć zamknięta w sobie, ale nic poza tym, jakby sam fakt, że ma przeszłość, jaką ma i ma w związku z tym jakąś traumę, to nie ma tak naprawdę znaczenia, mogłaby tutaj... po prostu być mało towarzyska, nie? I to nic by nie zmieniło. Wiesz, tutaj w ogóle mogli na przykład zaznaczyć, że po tym wypadku, co się stało, na przykład, wiesz, nie wiem, boi się samochodów, czegoś takiego, lasu, w jednym dialogu. Cokolwiek. Ale wiesz, ale jakby chociaż zaznaczyli, że sam, wiesz, boi się samochodów, czegoś, nie wiesz, technologii w jakiś sposób, no głównie samochodów, to by chociaż to tłumaczyło, czemu ona, wiesz, na końcu wykorzystuje samochód, żeby zabić tego potwora, nie? No to by było jakieś powiązanie do tego wypadku, nie? Ale to nie było w żaden sposób zaznaczone, nie? Tylko my wiemy, widzieliśmy to, możemy sobie to dopowiedzieć, że mogło być coś takiego, nie? Ale bez tego takiego zaznaczenia jednak wyraźniejszego, no to niczego nie prowadzi, nie? To jest takie puste powiązanie tych wątków. No mam tak, to ja się zastanawiałam, czemu ktoś tę właśnie biedną, straumatyzowaną dziewczynę wysłał na obóz do lasu, bez telefonu, jakby... Why? Czemu jej jeszcze dokładacie? Nie dość wycierpiała? No ale to by się... Wiesz, jakbyś dostała film, gdzie bohaterowie są po prostu potraktowani po łebkach, bo i tak umrą, no to wiem, że dla wielu osób to mógłby być problem, ale też wiele osób by zaakceptowało to na zasadzie, że no dobra, to nie traćmy czasu faktycznie na rozwijanie tych postaci, jak i tak mają umrzeć, nie? A tutaj dostajemy właśnie trochę jedno i drugie, nie? Trochę ich rozwijamy, ale no nie aż tak do końca, no bo nie ma sensu za dużo czasu właśnie poświęcać na te, nie? Z drugiej strony, no mam wrażenie, że tutaj nie ma wiesz, idealnego wyjścia z tego problemu właśnie, co robić z tym bohaterem i slasherów. Może z nich zrobić fajne, charakterne postacie, tylko że no, marnujesz wtedy czas, kiedy i tak wiadomo, jaki los ich spotka, nie? No, ja chyba preferuję te filmy, gdzie wybiera się jakąś z większej grupy bohaterów, powiedzmy trójkę czy czwórkę jakichś takich głównych, którym się daje po prostu więcej cech, daje się, rozwija się jakoś tam ich tą przeszłość, a reszta jest mięsem armatnim, nie? Tutaj mam wrażenie, że poszli w tym kierunku, żeby każdemu coś dodać, ale żeby tego nie rozwijać za bardzo, nie? I tak jak mamy z tym Julkiem, który na przykład właśnie mówi o tej Korei i zna się na tych horrorach i tak dalej, ale też na dobrą sprawę nic z tego nie wynika, nie? On się zna na tych horrorach, więc nie chce wracać do tej chaty. Ale nie ma tak, że jakaś konkretna wiedza, jakaś znajomość jakiegoś faktu z jakiegoś filmu na przykład mu w bardzo konkretny sposób pomaga, albo szkodzi, albo coś takiego, nie? Co myślę, że też było całkiem fajne motywy. To mnie właśnie troszkę irytowało, że takie niektóre cytaty były już tak bardzo w twarz, nie? Żeby tylko pokazać, że on na przykład zna filmy, nie? I to od razu cytuje Terminatora w taki najprostszy sposób, właśnie nie? Terminator, ja to było takie... A to jest zawsze dziwne, powiem wam, jak w grupie Connor, młodych no, ludzi nagle się okazuje, że tylko jedna osoba oglądała filmy. Tak w ogóle, nie? No, ale reszta Terminator, ale filmy, kto, nie? Właśnie Terminator, chyba każdy widział, akurat w Polsacie, no. Nie trzeba lubić filmów, żeby wiedzieć, kim jest Sarah Connor. Rozumiem, właśnie, gdyby ty był jakimś takim nerdem i gadał, wiesz, o tych wszystkich, nie wiem, w adaptacjach komiksów na przykład, nie? I rzucał, że o, jesteś moją Seliną Kyle, czy coś takiego, nie? I to by, wiesz, to by jeszcze działało, no bo okej, okay, no nikt inny może nie mieć pojęcia, o kogo chodzi. Ale no, z tym Terminatorem było tak z dupy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że można by faktycznie iść w kierunku tych horrorów, nie? Jak już mamy tego typa, który ma być tym jedyną osobą, która widziała je tutaj najwyraźniej z całego towarzystwa, to mógłby rzucać więcej faktów i rzeczy. A i ja też byłoby miejsce na mrugnięcie okiem dla fanów, nie? Wiesz, ja mam świadomość, że Terminator to jest bardzo slasherowy film, nie? I James Cameron tego nie uciekał, robiąc ten film, nie? I on jest konkretnie na pewnym schemacie ustawiony, ale nadal to jest, wiesz, takie już takie tak in your face, że się już bardziej nie da, nie? Że mówię, I'll be back. To troszkę za dużo, nie? Nawet jak dla normików.
No to jest ten moment właśnie, kiedy moim zdaniem mamy ten dowcip, który idzie no trochę jednak taki już za daleko, trochę taki cheesy się robi. No ale może to my tak postrzegamy. Może jednak taki, nie wiem, masowy widz cieszy się, że jest nawiązanie, które zna, nie mam pojęcia. No nie wiem, właśnie, no trudno nam tutaj przejść do innej pozycji, nie? A właśnie tak jak wspomnieliśmy na początku, jakby widać, że te opinie są podzielone. Jest sporo osób, którym się nie podobało, bo na przykład nie kupują takiej konwencji, a były zainteresowane, jak ten film wyszedł. A jest sporo osób, które po prostu no, cieszy to, że wyszedł kompetentny slasher, nie? W polskich warunkach. Bo czego nie mówić, no to jest to film, który działa na po prostu na tych podstawach, które gatunek wykreował, nie? Jasne, tylko właśnie wydaje mi się, że trochę niesprawiedliwe jest oczekiwanie od slashera, że nie będzie slasherem, że będzie, wiesz, kompletnie oderwany od konwencji, którą tak naprawdę właśnie pierwszy raz ktoś tu próbuje przyłożyć na ten polski grunt, więc to nie jest jeszcze moment, żeby, nie wiem, właśnie łamać te wszystkie zasady, wydaje mi się, że dopiero tam dojdziemy. A wiesz, albo żeby właśnie robić coś poważniejszego też w tym temacie. Tak, ale wiecie, czytam komentarze, które brzmią trochę tak, jakby ktoś się czepiał, że nie wiem, w komedii romantycznej bohaterowie schodzą się na końcu, nie? I tak, jasne, może ci się to nie podobać, ale to jest takie, ale czego oczekiwałeś? Jakby... No ale to właśnie to, wiesz, chodzi o to, że podejrzewam, że dla wielu osób właśnie nie ma znaczenia to, że to jest polski film czy nie. I ja rozumiem na tej, że ktoś oczekuje na przykład nawet po tak w uświechnanym gatunku, jakim jest slasher, czegoś nowego jeszcze, nie? I że faktycznie nie ma tutaj jakichś takich elementów, które by wracały to do góry nogami. Tym bardziej, że jesteśmy już po filmach pokroju, nie wiem, Dom w głębi lasu, który stał się... No tak, no i to jest wywracanie do góry nogami. No tak, który jest właśnie, wiesz, sporo osób go zobaczyło, nawet osób, które jakoś tam mocno w horrorze nie siedzą, bo się rozniosła, wiesz, oddolnie tutaj informacja o tym, że fajny film. I mam wrażenie, że wiele osób już tak jest już na pokładzie, jakby, wiesz, wie co się robi na zachodzie, powiedzmy, i teraz dostają coś bardziej klasycznego i są rozczarowane. Rozumiem na jakimś poziomie to. No ale ja lubię te gówno filmowe, no co ja zdaję go zrobić. I widać, że autorzy też lubią, więc się rozumiemy. Ale to nie może być tak, że każdy slasher teraz będzie właśnie Domem w głębi lasu. No jakby, żeby co jakiś czas ten film łamiący schematy mógł zaskoczyć, musimy mieć dalej filmy w schemacie. Moim zdaniem nie możemy już w tym momencie stwierdzić, dobra, nie róbmy już więcej klasycznych slasherów, bo już ileś zrobiliśmy. No nie, no muszą być, musi być ileś tych filmów, które po prostu wypełniają te wszystkie, odhaczają te wszystkie boksy właściwie dla danego gatunku, no. Tak jest moje zdanie. No, ja tak w ogóle odpaliłem zobaczyć, jakie są oceny na Filmwebie, bo byłem ciekaw właśnie, jaki jest taki, wiesz, odbiór. I wiadomo, że oczywiście tutaj mogą głosować osoby, które nawet tego filmu nie widziały, bo jak to sprawdzić? Bo nie lubią Oliwie Niawy czy coś. I widzę, że tutaj jest masa w ogóle takich negatywnych ocen. Jest kupa jedynek, dwójek, trójek, czwórek. Potem jest piątek, bardzo dużo i najwięcej szóstek, a tych ocen powyżej jest bardzo mało. Mam wrażenie, że to właśnie wynika, no być może wszystkie te osoby faktycznie widziały ten film i są tutaj pewne swojej opinii. Mam wrażenie, że to wynika z tego, że sporo osób jednak nie kupuje dalej jakby tej slasherowej konwencji, nie? I trochę nie kuma, no jakby na czym te filmy polegają. Ale też chyba jest takie przeświadczenie, że ktoś w Polsce jednak robi coś innego, to pierwsza reakcja to jest pewnie gówno wyjdzie, jak zawsze, więc... Ja też zupełnie kupuję, czemu ktoś może nie kupić tej konwencji. No, jak mówiliśmy na początku, ona jest cholernie specyficzna, no oparta na takich mocno już obcykanych schematach, niektóre już ciężko z nimi zrobić naprawdę coś nowego. No i mówię, może być tak jak my, nie? Że my to po prostu lubimy, musimy co jakiś czas dostać troszkę tej naszego kupsztala horrorowego, żeby się dobrze bawić, nie? I nas to bawi. Ja wiem, że jak ktoś po prostu zupełnie nie jest zainteresowany gatunkiem, który nawet horrorów nie lubi, nie zobaczy, że coś jest na pierwszym miejscu, na przykład na Netflixie, nie? Bo teraz jest na pierwszym miejscu, nie? Odpali to i zobaczy, no co to jest za gówno, nie? To przecież, wiesz, tutaj mam, wiesz, filmy Bombacha, mam inne piękne rzeczy, które mogę odpalić i nagle, wiesz, to jest na pierwszym. Ale wiesz, jakie to musi być, wiesz, zderzenie, nie? Ale ze ścianą. Ten film się nazywa W lesie dziś nie zaśnie nikt, no. Ale no, brzmi troszkę jak jakiś nowy film Woody'ego Allena, no nie? O północy w Paryżu, w lesie dziś nie zaśnie nikt, nie? O kurwa, slasher Woody'ego Allena. Głównym bohaterem, jest taki stary neurotyk, po prostu. Woody Allen. Wiesz co, jakby tak przekręcić trochę fabułę tego filmu, zrobić Julka głównym bohaterem i on by był taki mega neurotyczny i po prostu by narzekał na wszystko, że zimno tutaj, że w ogóle wszystko go irytuje. I wiesz, i dobra, to coś z tego zrobić. Wiecie, jakby to był film Alena, to by cały był przy tym ognisku, by półtorej godziny siedzieli przy tym ognisku i gadali, na końcu by przybiegł ten morderca, by im uciął głowę i był koniec filmu. Tylko ten neurotyk by przeżył i musiał wrócić do domu, do swojego życia. I to by narzekał, że musi sam wracać teraz. No daleko, nogi bolą.
To jeszcze na sam koniec możemy odnieść się do generalnie tej decyzji, żeby wrzucić to na Netflix. Mam wrażenie, że właśnie to też spora liczba osób, które trochę się właśnie, tak jak Radek wspomniał, zderzyły z tą konwencją, nie do końca synchronizowały z tym, jaki ten film ma być, też wynika właśnie z tego, że on trafi na Netflix, nie? Podejrzewam, że gdyby mowa było tylko o premierze kinowej, no to poszliby na ten film ci w większości osoby, które chcą iść na ten film, bo horror jest w kinach, a już szczególnie polski w kinach. No i pewnie parę osób, które po prostu były ciekawe, o co chodzi, nie? Ale jak to trafiło na Netflix, to myślę, że wiesz, nieporównywalnie większa osób kliknęła chociażby z ciekawości, no bo co ich to kosztuje po prostu odpalić sobie film, nie? Jak będzie chujowy, to wyłączę po 15 minutach i da za mnie jedynkę na Filmwebie. Coś na pewno nie zdarzyło tutaj. Ale mam wrażenie, że to, wiesz, to spowodowało dużo większe zderzenie tutaj oczekiwań niż można by było tutaj oczekiwać po premierze kinowej. Podejrzewam, że to się wiąże z tym, że no, twórcy zarobili na tym filmie znacznie mniej niż zarobiliby w kinach. Chociaż tego nie wiemy w sumie, nie mam pojęcia, jakie by było zainteresowanie, szczerze mówiąc, no, ale kampania była spora, więc zakładam, że jakieś by było. No ale z drugiej strony, może to jest jakaś inwestycja dla właśnie twórców tego filmu. Być może ten film dotrze po prostu do większej grupy osób, być może będzie duża grupa osób niezadowolonych, ale też ta grupa osób zadowolonych będzie większa i zwróci uwagę, powiedzmy, na kolejne filmy tutaj tych twórców, nie? Będzie, że reżyser w lesie, dziś nie zaśnie nikt, robi Plac Zabaw 2 i ta cała publika slasherowa pójdzie na ten kolejny film w tym stylu i znowu będą niezadowoleni. Nie, no moim zdaniem, ten film ma oczywiście strasznego pecha, że trafił akurat na ten moment, kiedy no już miała być premiera, tak? To był jedna z pierwszych ofiar tutaj aktualnie panującej sytuacji. I no wiadomo, no, przy tym, że cały budżet marketingowy pewnie już był wydany. No tak, widać było, nie? No to co było robić, tak? Zwłaszcza, że no, możemy sobie pogadać, że w lecie też by fajnie wypadł, ale tak naprawdę skąd mamy wiedzieć, co będzie w lecie, tak? Mhm. W tym momencie to tak naprawdę, a może w grudniu pójdziemy do kina znowu, a może w ogóle za rok, tak? Nikt nie wie. Więc wydaje mi się, że fajnie, że na ten Netflix trafił, bo mam wrażenie, że był spory baz wokół tego filmu, jeszcze to. Zanim on wyszedł. Kurczę, nawet na pudelku pisali, tak? A tam nie piszą o kinie gatunkowym z reguły. Mm. Może tylko, że Julia Wianiowa. To chociaż tyle. Dobry wybór w ogóle, wiesz, w ogóle mam wrażenie, że jeśli będą powstawały dalej filmy w tym stylu, właśnie szczególnie horrory, to sięganie, wiesz, po jakieś serialowe aktorki, które no, zrobią dobrą robotę w takim filmie, nie wznoszą się na jakieś wyżyny, powiedzmy, ale zrobią dobrą robotę, ale jednocześnie, wiesz, będzie o nich głośno na pudelku, gdzieś tam wszędzie indziej, to jest po prostu darmowa reklama, nie? Tak, więc właśnie wydaje mi się, że dobrze, że nie czekali z tym filmem, że jednak nie schowali go do szuflady. Mam nadzieję, że Netflix jakoś tam zapłacił twórcom i że kurczę, że będzie tego więcej, tak? Wydaje mi się, że ten film ma jak najbardziej potencjał na sequel i fajnie by było, jakbyśmy właśnie mieli takiego ikonicznego mordercę, a tutaj nasi panowie mają potencjał. No, szkoda, że oni nie mają troszkę tożsamości, nie? Jeszcze mogą dostać, tak? To jakby jeszcze zawsze mogą dostać. Ej, trochę mają! Ten jeden, jak te buty z tego księdza zabrał, wiesz, tu go... W ogóle chyba to jest moja ulubiona scena, po prostu ten ksiądz w tej niszczarce do drewna, czy jakkolwiek to się nazywa. Z rębakiem, to jest klasyka. I to, że ten gość, te buty sobie zabiera i widzi, że ładne, to jest zrąb osobowości. Ja... Może, wiesz, ja ogóle, można na tym budować. Ja bym chciał ich więcej zobaczyć w tym domu, bo to była cudowna scena, jak ten jeden się tam, wiesz, opatrywał, ten drugi coś tam też robił w kuchni, pichcił, nie? I to było takie piękne, powolutku, wiesz, widać, że są dwaj bracia, żeby bardziej zaznaczyli to, że oni są braćmi tak mocno zżytymi, nie? Mogli na przykład pokazać, że ten jeden drugiego opatruje albo coś takiego, to już by było jakaś, wiesz, większe dodanie im charakteru, nie? Nie tylko, że oni są po prostu, nie? Tutaj tego zabrakło, tutaj dużo jest w tym filmie takich scen, które mogłeś spokojnie wyciąć, nie? Można było spokojnie wyrzucić, albo jakoś ograniczyć w jakiś sposób, nie? I rozwinąć właśnie postacie, dać im więcej miejsca do oddychania, nie? Tylko nie, żeby cały czas biegali, tylko to, żeby na chwilę się zatrzymali, ale też nie w taki sposób, że oni po prostu muszą powiedzieć, o, ty jesteś gejem, tutaj porozmawiamy teraz, nie? Tylko żeby to troszkę naturalniej wychodziło. No właśnie, to może oni po prostu się przez ten meteoryt z kosmosu, w ogóle też ta geneza, to jest coś, to jest coś nowego jednak tutaj w temacie. Zawsze jak masz tych... Też właśnie... przez te polipy ciężko mówić, nie? zawsze jak masz właśnie tych takich zmutowanych redneków gdzieś tam na prowincji USA, to zawsze to są po prostu właśnie jakieś mutanty, jakieś toxic waste w pobliżu jest, czy coś takiego, a tutaj meteoryt po prostu spadł i no niestety. Ale to mi się podobało. Natomiast jeszcze miałem o czymś jednym powiedzieć, ale już nie pamiętam. W każdym razie to ostatecznie muszę powiedzieć, że tak, że
mam ogromny szacun właśnie za to, że zabrano się za ten gatunek, za pełnoprawny horror, a jeszcze większy za to, że właśnie zabrał się za to ktoś, kto wiedział o czym, wiedział co robi, nie? Wiedział co tak naprawdę przynosi tutaj na polski grunt. No bo wyszło moim zdaniem bardzo fajnie, nie? I ktoś, kto umie robić kompetentne filmy jednocześnie, tak? No. To też widać, nie? Zresztą wiesz, samo to właśnie, że to jest że Bartosz Kowalski zrobił wcześniej Plac Zabaw, który był kompletnie innym filmem, w zupełnie innym tonie, klimacie, zupełnie inne tematy poruszał. I wiesz, i teraz bierze się właśnie za taki film, no to od razu wiesz, że robi to ktoś, kto po prostu chce zrobić ten konkretny gatunek, a nie dlatego, że nie umie niczego innego więcej, nie? No bo jednak, tak jak wspomniałem na początku, no masa twórców zaczynała od horroru, bo to jest jednak taki gatunek, który po pierwsze jest tani, łatwy w zrobieniu, a po drugie też bardzo dobrze pozwala się uczyć pewnych rzeczy, nie? No bo jednak w horrorze reżyseria to jest podstawa, to jest w zasadzie najważniejszy chyba element w ogóle jakiegokolwiek horroru, nie? To czy reżyser tak poprowadzi akcję, żeby wywołać odpowiednie emocje. No a u nas sytuacja jest tak dziwna, że dopiero już ktoś, kto coś tam zrobił, może się brać za horrory najwyraźniej. Ale no niech to będzie pierwszy kroczek, niech potem się te filmy specjalizują dalej, niech próbują czegoś nowego. Jak doczekamy kiedyś momentu, w którym polscy twórcy będą się brali za takie paranormalne horrory, z duchami i zrobią to dobrze. Ej, słuchaj, nawet jak w latach 80. Ale nie tak jak w latach 80. Ale wiesz, u nas to totalnie by nie zrobić właśnie jakiegoś, nie wiem, dobrego księdza walczącego z demonami, jak w Conjuring. To by, kurczę, ludzie by wreszcie nie pisali, że o, zły ksiądz, tylko dobry ksiądz, tu pomaga, żeby demony wypędzać. No, nie wiem, czy coś zrobiło lepszą reklamę księżą niż James Wan. Oni nawet nie są duchownymi, nie? Ale tam są ci księże, którzy się pojawiają zawsze. Tak. Jak trzeba posprzątać, to ksiądz dopiero przychodzi zawsze. Jak się egzorcyzm tutaj ten, trzeba było... Nie, już zrobione, spokojnie. Chciałbym, żeby do tych klimatów wrócili z lat 80. i na nowo, wiesz, właśnie się otworzyli na te kino, tak jak mówiliśmy, o duchach, czy wampiryczne, żeby na przykład, nie wiem, Lubienie toperze 2 było, że tam, to był najlepszy film, nie? Że kobieta, która myśli, że jest wampirem, trafia do szpitala psychiatrycznego i są te cudowne dialogi, nie, ja jestem psychologiem, ja jestem wampirem, a ja psychologiem, i wiesz, to jest tak piękny film i chciałbym, żeby to ruszyli, dlatego mi strasznie szkoda, że jednak twórcy tutaj w Lesie Dziś właśnie nikt nie zarobią tego pieniądza kinowego, nie? No bo wiadomo, że to by zawsze inaczej wyglądało, inaczej ich ustawiało już na przyszłe produkcje niż to, że Netflix wykupił ten film, nie? No bo to jednak to jest inny pieniądz, nie? Operowanie zupełnie na innym poziomie. No ale ciekawe, mam nadzieję, że przynajmniej ta poczta pantoflowa będzie działała, nie? I ludzie będą to oglądać i komuś się spodoba, bo to jest fajnie zrobiony film, no. On ma kupę wad, nie? To nie jest w żaden sposób idealny kino, tak jak slashery, ale naprawdę go polecam, bo jest niezłym filmem. Dlatego też czekam też na tego, na Bochenka, ten western, który tworzy, nie? To będzie ciekawe też zderzenie się polskiego widza z gatunkiem, który się u nas nie pojawia. No już się niektórzy zderzyli, tak? Ci, co oglądali Disco Polo. Tam jest ten wstęp westernowy. No. I już tam niektórzy tak po prostu odbili się jak od ściany, nie? Ale dobrze, im więcej takich filmów, im więcej się ludzie będą odbijać od takich filmów, tym prędzej przestaną się odbijać i zaczną się, wiesz, wspinać, nie? Po tych murach. Ale, kinematografii. Tak. Jeszcze a propos właśnie ewentualnych kolejnych projektów, to jak już mamy slasher taki typowy, powiedzmy, w stylu Piątku 13, to ja bym teraz chciał coś w stylu Teksańskiej Masakry, takich mieć ludzkich antagonistów, jakichś takich totalnych psychopatów, jakąś taką pojebaną rodzinę żyjącą gdzieś tam na odludziu, albo w jakimś miasteczku małym, która, wiesz, trzyma trupy w piwnicy i wierzy w szatana. To brzmi jak doniesienia z Łodzi, jakby nie. To... No ale o to chodzi właśnie. Możesz totalnie... U nas to już było, wiesz. No tak, ja to mówię. Bo dzieci mamy... w beczkach, w szafach, czy no coś. No właśnie, wyobraź sobie jakieś takie, wiesz, obskurne, małe miasteczko, gdzie już po prostu wszyscy, kto uciekł stamtąd i wiesz, i masz tam taką, powiedzmy, taki dom, gdzie nikt nie podchodzi praktycznie, bo wiesz, tam jakaś patologia i tak dalej. Czekaj, o którym filmie Smarzowskiego teraz mówię. No Smarzowski to ruszał trochę, nie? Dom zły, nie? No, to Dom zły mógł być tak dobrym horrorem, jakby wiesz, jakby właśnie Dom zły poszedł w stronę horroru, to był tak dobry film. Znaczy, ja lubię Dom zły, nie? Ja uwielbiam. Ale to był taki, to jest cudowny film, ale wiesz, jaki to miał potencjał na horror, jakby tam dodać jakieś wątki nadnaturalne, nie? Ale wiesz, żeby Dom zły został taki, jaki jest, bo Dom zły to jest super film, ale żeby Smarzowski zrobił w podobnym tonie horror. Niech Smarzowski zrobi horror o łódzkiej rodzinie. No. To niech, tak, to tak. Może niech zrobi tak jak Sam Raimi, po prostu weźmie ten film, nakręci, wiesz, to do pewnego momentu tak jak było, a później niech już pójdzie inną drogą, tak jak w Evil Dead 2. Tak, niech doda wątek nadnaturalny, nie? No i... To czekamy w takim razie. No i czekamy ciągle na horror Patryka Wegi, nie? Aczkolwiek każdy jego film to horror. Aczkolwiek jak nie przestanie kręcić w trakcie... Ja nadal uważam... W trakcie kwarantanny, to mam nadzieję, że... A kręci? Kręci. Co? No. Ktoś tam przychodzi na plan?
No kręci, z zdjęciami z planu się chwalił, więc... jak rzucił pieniądzem, to przyszli ludzie. Siedźcie w domu, nawet jeśli Patryk Wega was prosi, żebyście przyszli, to siedźcie, Patryk poczeka. Ale Horror od Wegi bym totalnie też zobaczył. Tak, bo on ma ja już widziałam, horror. Nie potrzebuję. Ja cały czas mówię, że Wega jakby zrobił po prostu horror. Bez kombinowania, bez jakichś komentarzy społecznych, bez wiwisekcji stanu, służby zdrowia, czy czegokolwiek, co jest... O teraz by znowu, mam nadzieję, że się nie weźmie za koronawirusa. Będzie horror o koronawirusie, zobaczycie. On już pewnie... Wiesz, co jest najgorsze, że on pewnie już... Patryk Wega już to pisał. On po to ludzi tutaj na plan sprowadza, żeby po prostu inspirację mieć. Tak, żeby szybko, żeby jeszcze nie popadali, to szybko kręcimy, nie? Jezus Maria. No ale ja dalej uważam, że jakby zrobił po prostu konkretny horror, tylko skupił się na horrorze, to by mu wyszedł naprawdę fajny film, bez kombinowania. No, wiesz, że on by się nie bawił w jakieś pokazywanie noża, który przechodzi przez łóżko od dołu, ten... Nie, to się w swoich filmach się nie bawi takie rzeczy, więc... Nie. Tam by te nogi odcięte pokazane były, nie? To jest donoszą w nogi urywa, nie? W Kobietach Mafii był mocniejsze rzeczy. On w filmie o służbie zdrowia pokazał, wiesz, stosunek z psem. Zaczął od tego. Więc co by pokazał w horrorze, nie? Ten pies byłby jeszcze zmutowany. Zostawimy was tą myśl w takim razie. A jeśli nie widzieliście, wlecieliście w zasięgnik, no to obejrzyjcie, zobaczymy. Nawet jeśli nie lubicie horrorów, to dajcie szansę, zobaczycie. Może to jest akurat ten rodzaj tutaj gatunku, czy ta odnoga gatunku, która wam podejdzie, kto wie. Jeśli macie subskrypcję Netflixa, to nie płacicie za to, nie? Więc może... Jak wam się nie spodoba, to zawsze możecie Lekarstwo na życie zobaczyć po tym, żeby się lepiej poczuć. Albo Scooby-Doo też jest. Też horror. Dużo rzeczy jest na Netflixie, więc przy okazji. No dobra, słuchajcie, to my będziemy się w takim razie żegnać, jeśli chcecie właśnie zadać nam jeszcze dodatkowe pytanie odnośnie tego filmu, o czymś nie powiedzieliśmy, to... Albo innego filmu, albo o horrorach, albo cokolwiek, jeśli macie jakieś kwestie dotyczące tego materiału, albo jakichś bieżących rzeczy, albo w ogóle po prostu macie pytania, możecie je zadawać za pomocą tipów lub superchatów i postaram się wtedy nagrać materiał na ten temat, ewentualnie możecie też pisać komentarze, w tym będziemy odpisywać pisemnie, słowem. I czynem. Natomiast myślę, że pogadam sobie o tym hejterze jeszcze pewnie tak, nie? Pewnie tak, nie ja mam czym gadać. Ja już dwa razy obejrzałem, więc kurczę, więc teraz to już muszę. No, możemy wtedy zahaczyć o Boże Ciało, nie? Bo nie gadaliśmy o Boże Ciele. To jest dobry pomysł, zróbmy double feature sobie po prostu. Pogadamy o tych dwóch ostatnich filmach Komasy, czym się różnią, czym są podobne, który lepszy, czemu Boże Ciało. Więc ale czemu hejter jest lepszy niż Joker? Zapraszamy wszystkich Jokersów do dyskusji. Czemu hejter jest... Napiszcie na kartce i spa. No dobra, to słuchajcie, to są. No i pewnie oczywiście dalej będziemy się bawić w odpowiadanie na pytania, bo w związku z tym, że nic się nie dzieje, to mamy dużo pytań. Jak się nudzicie w domu, zadawajcie pytania. Znaczy nie, to wy macie dużo pytań, mamy dużo odpowiedzi, więc będziemy się nimi z wami mamy dzielić, dużo dobra. Czasu. Tak, i mamy dużo czasu. Dobra, była z wami Marta Najman, Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Napisów Kwiecowych. Trzymajcie się, cześć.